Cygan to złodziej. Udaje, że biedny, a ma pieniądze. To tylko niektóre ze stereotypów, którymi postrzegani są Cyganie. Od stuleci są jedną z najbardziej tajemniczych ludności w Europie. Jedną z niewielu, która nie posiada własnego państwa, a stała się częścią ludności prawie wszystkich krajów. Polskę zamieszkują od wieków i są jednym z ostatnich dziedzictw wielokulturowej Rzeczpospolitej. Ale tak naprawdę, czy wiemy, kim są Cyganie? Północne Indie. Ponad 1000 lat temu grupy koczowników wyruszają na wędrówkę w kierunku zachodnim. Być może robią to w poszukiwaniu lepszego życia, a być może uciekają przed czymś strasznym. Tajemnicę tą spowija mrok dziejów, jednak pewnym jest, że opuszczając praojczyznę, Cyganie już nigdy nie mają tam powrócić. Wśród wędrujących nie ma pisma, a tradycje i ich historia przekazywane są ustnie, z pokolenia na pokolenie. Dlatego właśnie ich przodkowie nie zostawiają po sobie spisanych dziejów, a wzmianki o nich zaczynają pojawiać się jedynie w kronikach ludów, które będąc świadkami ich odwiecznej wędrówki, dokonują zapisków tego, co obserwują. Tym, co wędrujący zbierają po drodze, są słowa, które odbijają piętno na języku, którym mówią. Języku, który ponad 1000 lat później pozwoli lingwistom odtworzyć drogę, którą przodkowie Cyganów przybywają do Europy. Około V wieku Cyganie pojawiają się w Persji. Z czasem coraz większe społeczności trudniące się muzyką i kuglarstwem emigrują na tereny Bliskiego Wschodu. Kroniki określą ich jako ludzie Zot. Wraz z rozprzestrzenianiem islamu dawne obyczaje odchodzą w zapomnienie. Nad Bliskim Wschodem zaczyna rozciągać swoją władzę Imperium Arabskie. Około 710 roku kalif Al-Walid I przesiedla Zot z terenów Mezopotamii w okolice Antiochu, a już ponad 100 lat później pojawiają się oni w kronikach bizantyjskich. W 855 roku Grecy zwyciężają Arabów pod Anazarbus, a wielu Zot zostaje wziętych do niewoli. Wywiezieni na teren Bizancjum stają u wrót Europy. W roku 1054 na dwór cesarza Konstantyna IX przybywa grupa wróżbitów i czarowników. Wymieniona grupa ludzi nazywana jest Atsinganoi, czyli nietykalni. Jest to sekta, która, jak twierdzą chrześcijanie, para się uprawianiem magii. Z czasem nazwa ta zaczyna być stosowana coraz powszechniej i ewoluuje, przybierając w różnych językach takie formy jak Cykan, Zinkal czy Cygan. Mija kilka wieków, a Cyganie rozchodzą się w różnych kierunkach wędrując. Zajmują się głównie wróżbiarstwem, kuglarstwem i tresurą zwierząt. Około 1362 roku świadectwa o ich obecności zaczynają pojawiać się w Ragusie, skąd rozchodzą się w kierunku miast greckich, włoskich, a także w kierunku północnym. W tym okresie podstawy kultury cygańskiej są już mniej więcej ukształtowane. Stanowi ją Romanipen, czyli cygańskość, ogół romskiej tradycji, w której centrum znajduje się godność i skalanie, wuzio, magerdo, czyste, nieczyste. Jest to postrzeganie świata w kategoriach moralnej czystości i nieczystości. Przekroczenie jej zasad kończy się skalaniem, a osoba skalana zostaje w różnym stopniu i formie wykluczona z życia społecznego. Cyganie dodatkowo kategoryzują ludzi według swój obcy, a obcych określają gadziami. Wiele czynów potępianych wobec swoich jest aprobowanych w stosunku do gadziów, gdyż nie Romów cechuje nieczystość. Jedną z barwniejszych tradycji cygańskich jest ślub, który często tradycyjnie poprzedza porwanie panny młodej. W kolejnym wieku wędrówki stają się coraz częstsze. Niektóre grupy osiedlają się w Afryce Północnej i zostają nazwane dom. Ci, którzy podróżują dalej, trafiają do Hiszpanii, a ich taniec staje się podstawą flamenco i w unikatowy sposób wpływa na kulturę iberyjską. Do XV wieku większość dużych miast europejskich posiada już swoich Cyganów. W roku 1422 pojawiają się wzmianki na ich temat w Bolonii. Następnie docierają do Paryża, a nieco później są już na Wyspach Brytyjskich. Cyganie, wędrując po Europie, uświadamiają sobie rolę, jaką odgrywa tu religia. Dlatego zaczynają pozyskiwać glejty przy pomocy właśnie religii. Opowiadają o swoim wiecznym potępieniu i nieustannej pokucie. Opisują się jako skromnych pokutników. Snują opowieści o byciu tymi, którzy zmuszeni wykuć gwoździe dla krzyża Jezusowego, zostali skazani przez Boga na wieczną wędrówkę. Inni opisują się jako zagubione dzieci Syjonu, a jeszcze inni jako wierni, wygnani z Egiptu, i właśnie od tych ostatnich bierze się nazwa Egiptoi, która jest początkiem grupy nazw określających Cyganów: Gitans, Gitanos, Gypsies. Beztroskie czasy dobiegają końca. Do schyłku XV wieku w kronikach pojawiają się wzmianki o wygnaniach i karach. Ludzie gościńca, wędrujący od miasta do miasta, przestają być nagle postrzegani przychylnym okiem. Być może dlatego, bo narażają się trzem siłom: państwu, kościołowi i cechom.
Nie mają miejsca pobytu, więc ciężko z nich ściągać podatki. Wróżą i zajmują się magią, dlatego są zarzewiem heretyckim. Jako że tworzą konkurencję dla rzemieślników, zaczynają być problemem. Problemem przeganianym z miejsca na miejsce, z kraju do kraju. Do XVI wieku, poczynając od dzisiejszych Niemiec, unieważnione są glejty cygańskie i zabrania się wydawania nowych. Ma to rozwiązać problem, jednak Cyganie w mgnieniu oka zmieniają się z mokutników w książąt, z męczenników w baronów i legitymując się starymi dokumentami, nazywają swe tabory orszakami. Niektórym pozwala to uniknąć ograniczeń, jednak nie wszystkim. Cyganom zakazuje się własnego języka, wsadza do więzień, okalecza, morduje, wreszcie poluje się na nich jak na zwierzęta. W Anglii król Henryk VIII wydaje dekret nakazujący opuszczenie im wysp pod groźbą kary. Natomiast jego córka Elżbieta I wydaje prawo wieszania cyganów tylko za to, że są cyganami. Wędrowcy osaczeni uciekają się do rozwiązań, które przychodzą najłatwiej. Szachrajskie profesje zaczynają zastępować pracę kowalską, rozrywkową i wróżbiarską, a z upływem czasu w większości języków słowo cygan staje się synonimem oszusta i złodzieja. Szczególnie drastyczne edykty antycygańskie pojawiają się w krajach niemieckich, skąd jak Żydzi Cyganie na dużą skalę uciekają w XVI wieku do Polski. To ich potomkowie określają się dziś jako Polska Roma. Pomimo poparcia władz, sytuacja Cyganów na terenie Rzeczpospolitej pogarsza się. Obawa przed czarami i kradzieżą zamyka drzwi domostw. W 1557 roku dochodzi do uchwalenia ustawy, która głosi o potrzebie wypędzenia ludu cygańskiego. Po niej nadchodzą kolejne. Jednak uchwały banicyjne przeważnie nie są przestrzegane, a obecność Cyganów w Polsce doprowadza do powstania tzw. Królestwa Cygańskiego. Kancelaria Jana Kazimierza zezwala na mianowanie królów cygańskich, reprezentantów społeczności wobec korony. Od tego momentu Cyganie mogą odwoływać się od decyzji lokalnych władz i skarżyć na miejscową ludność. Pierwotnie przywódcą Cyganów jest Cygan, jednak wkrótce mianuje się ich zwierzchnikiem, niekiedy w formie nagrody, szlachcica. Ostatni dokument nominujący króla Cyganów wydany w I Rzeczpospolitej zostanie w roku 1780. Cyganie osiedlają się również w innych krajach wschodnich. Pisemna wzmianka o ich obecności na ziemiach rumuńskich określa wyraźnie status tamtejszych Cyganów jako niewolnictwo. Początkowo ogranicza się to doświadczeń w różnej formie, jednak szybko przybiera inne zasady i począwszy od XVI wieku, Cyganie zostają sprowadzeni do roli niewolników przypisanych do majątków. W Siedmiogrodzie natomiast Cyganie jako królewscy poddani zatrudniani są w przemyśle zbrojeniowym, z którego wytwórstwa słyną. Na Węgrzech utożsamiani z Egipcjanami i tak też określani faraon Epek, lud faraona, zostają też docenieni jako muzycy. Podobnie w Rosji, do której uciekają, gdyż nie najgorsza sytuacja społeczna sprawia, że talenty muzyczne Cyganów stają się modne, a na bale zaprasza się cygańskie kapele. Jednak wraz z nadejściem oświecenia i objęcia tronu węgierskiego przez Marię Teresę nadchodzą represje. Żarliwa katoliczka wydaje zarządzenia antycygańskie. Nowa ustawa stopniowo pozbawia ich tożsamości i asymiluje. Kolejna, mająca za cel zmniejszyć przyrost naturalny, ogranicza możliwość zawierania małżeństw. Ostatecznie ustawowo nakazane zostaje odbieranie Cyganom dzieci i oddawanie ich na wychowanie chłopom. Zamiast nazwy Cyganie nakazuje się używać określenia Uj Madziar, czyli Nowo-Węgier, przez co dziś wielu Węgrów ma pochodzenie cygańskie. W Rumunii natomiast Wołoski Kodeks Karny stwierdza, że każdy cygan rodzi się niewolnikiem. Przez następne lata stopniowo proces społeczny ostatecznie zniesie niewolnictwo cyganów wraz z proklamowaniem królestwa. Jednak XIX wiek przynosi zmianę obyczajów. Wędrujący cyganie zaczynają zaciekawiać coraz więcej osób. W Europie Franz Liszt, inspirowany muzyką cygańską, wdroży jej elementy do swoich kompozycji. We Francji rozpowszechnia się wóz mieszkalny, który powszechnie stosowany przez cyrkowców staje się ich domem. W wozach krytych płótnem zaczynają mieszkać cyganie, na nowo zapisując się w powszechnej świadomości jako wyzwoleni biesiadnicy, rzemieślnicy i wróżbici. Wraz z rozwojem państw narodowych nacisk na asymilację nie słabnie. Niemcy i inne kraje prowadzą tak zwaną walkę z problemem cygańskim. Prześladowania i nadzieja na lepsze życie pchają wielu Cyganów do emigracji. W ten sposób w obu Amerykach powstają populacje Cyganów, które szczególnie w USA, w przeciwieństwie do Europy, z czasem asymilują się, stając się Amerykanami. Świat wchodzi w XX wiek, a mocarstwa zderzają się w wielkiej wojnie, obracają w gruzy świat europejski. Europa XIX wieku popełnia samobójstwo. Sfrustrowane narody zwracają się ku totalitaryzmowi. W Niemczech do władzy dochodzą naziści. Dwa lata po dojściu Hitlera do władzy, ustawy norymberskie klasyfikują cyganów obok Żydów i Murzynów jako element zagrażający czystości krwi niemieckiej. W ciągu następnych kilku lat Niemcy sporządzają dokładne zasady rasowo-biologicznej oceny bycia cyganem na podstawie badań krwi.
Polski. Nie tylko cyganie są prześladowani, a Europa powoli wkracza w najstraszniejszy okres swoich dziejów. Wraz z wybuchem wojny i podbiciem Polski, Niemcy tworzą tu swoją bazę do eksterminacji ich zdaniem gorszych ras. W 1940 roku do Polski przybywają pierwsze transporty cyganów z całej Europy, którzy początkowo lokowani są wraz z Żydami w gettach. Jednak niedługo zaczyna się eksterminacja, a cyganie trafiają do obozów. Fabryk śmierci, gdzie na masową skalę, zaraz po Żydach i Polakach są metodycznie mordowani, trwa Holokaust romski. Wraz z wybuchem wojny z ZSRR i wkroczeniem na wschodnie terytoria Niemców zaczynają się również masowe egzekucje. Na Ukrainie cyganie, mordowani nie tylko przez Niemców, umierają również z rąk UPA. Ostatecznie jednak dwie siły od wschodu i zachodu, zwalczając nazistowskie piekło, docierają aż do Berlina. Rzesza upada, a wojna dobiega końca. Okres kilku lat wojny zostaje nazwany przez cyganów Porajmos, co w języku romani oznacza pożeranie. Brak danych o populacji romskiej przed wojną uniemożliwia ustalenie strat ich liczebności. Cyganie, mimo cierpień, odmiennie niż Żydzi, zaraz po wojnie nie są traktowani w kategoriach ofiar, którym należne jest współczucie. Jednak mniej więcej od połowy XX wieku rozpoczynają się działania na rzecz pobudzania romskiej tożsamości. Ostatecznie w 1971 roku pod Londynem zostaje zwołany pierwszy Światowy Kongres Romów. Uchwala się oficjalny hymn cyganów Gelem Gelem i uznaje za oficjalną nazwę narodowościową słowo Rom. Zatwierdzona zostaje również flaga uznana przez ONZ. Zostaje nią niebiesko-zielona plansza z czerwonym kołem po środku, która odzwierciedla tułaczkę pod niebieskim niebem po zielonej ziemi. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.